już nadały nam bardzo taką mocną dyskusję i ramy tej dyskusji. Ja nieco się do nich odwołam, bo to, co chciałam Państwu pokazać, to przede wszystkim, no pomijmy ten mój zawiły tytuł, to, co chciałam Państwu pokazać, to konsekwencje etyki w zglobalizowanym świecie, ale konsekwencje przede wszystkim sekularnego myślenia opartego na ateizmie. Ja tu w pewnym momencie nawet tak traktuję synonimicznie sekularyzm i ateizm, wiedząc oczywiście, że nie da się tego potraktować jako synonimy, ale chodzi mi o pewne idee właśnie związane z wartościami. Natomiast dlaczego warto było pomyśleć o właśnie wartościach? Chyba wszyscy znamy te argumenty, zresztą tutaj wcześniej się pojawiały one. Chyba wszyscy znamy te argumenty mówiące o tym, że religia jest nam potrzebna, nawet jeżeli nie wierzymy, czy nawet jeżeli stoimy w opozycji do instytucji różnych kościelnych, to religia ma być nam rzekomo potrzebna ze względu na świat wartości. Świat wartości bez Boga jest często traktowany jako niemożliwy. Zresztą znamy też bardzo dobrze tą dyskusję w zasadzie od XIX stulecia, bo jak przypomnimy sobie Nietzschego i jego filozofowanie młotem, jego stwierdzenie, że należy przewartościować wszystkie wartości, a potem owszem, Bóg umarł, no to oczywiście pojawia się ten zarzut o nihilizm, co moim zdaniem jest już błędne, bynajmniej Nietzsche nie był nihilistą, prawda, to przewartościowanie wartości raczej u niego oznacza konieczność pomyślenia o wartościach raz jeszcze, być może w sposób niezakłamany, nienadbudowany przez różnego rodzaju kulturowe paradygmaty, które mogą nam utrudnić myślenie o aksjosferze. No ale prawda, to odium nihilizmu gdzieś w rzeczywistości będzie się unosiło. Z drugiej strony oczywiście mamy Nietzschego, Dostojewskiego, no i to stwierdzenie, prawda, że jeżeli Boga nie ma, to już można wszystko. Tutaj bracia Karamazow jako taka wielka figura tej dyskusji. Moim zdaniem te narracje, które gdzieś zaczynają się w XIX wieku, pojawiają się potem w XX stuleciu, zafałszowują obraz rzeczywistości. Ja tu będę chciała się oprzeć między innymi na tak zwanych nowych ateistach, czyli mamy jeźdźców apokalipsy, że to pięknie brzmi. Znowuż, prawda, ci jeźdźcy apokalipsy, którzy mają wieścić koniec rzeczywistości. Tak naprawdę myślę, że mogą nas prowadzić do nowego myślenia o świecie, no więc sam Harris, prawda, czy Dawkins, czy Dennett, Hitchens, prawda. Natomiast będę opierać się przede wszystkim na samym Harrisie i jego książce dotyczącej moralności. No i stąd właśnie ta sekularność będzie się u mnie wiązała z przede wszystkim tą etyką budowaną przez ateizm. Ale teraz druga sprawa, czy w ogóle możemy mówić o etyce budowanej przez ateizm? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne zagadnienie, które przede wszystkim wskazuje na jedno. Ateizm jako postawa, ateizm jako filozofia, mnie oczywiście będzie bardziej ateizm jako filozofia interesował, narzuca nam bardzo silny dyskurs racjonalny i bardzo silny dyskurs sceptyczny. Te dwa, prawda, pojęcia, racjonalizm i sceptycyzm. Tutaj, prawda, przede mną Jacek zrobił doskonały wykład pokazujący, czym racjonalizm może być. Ja tylko powiem, że mówiąc o racjonalizmie i sceptycyzmie, bym uwzględniła jeszcze krytyczność, prawda, krytyczność w takim sensie kantowskim, które każe nam przede wszystkim uzyskać dystans do badanego przedmiotu, ale również do nas samych. Musimy zacząć od naszych kategorii poznawczych, od naszych możliwości myślenia o świecie, by potem budować wiedzę o świecie. Jeżeli nie znamy naszych ułomności, jeżeli nie znamy też naszych uwarunkowań, prawda, kulturowych czy biologicznych, to wtedy jest nam bardzo trudno mówić o poznaniu, które by w jakikolwiek sposób miało charakter, jeżeli już nie obiektywny, to intersubiektywny. A więc, prawda, tak to krytyczne myślenie, ono
jest związane bardzo silnie właśnie z ateizmem. Ateizm nam to daje. Druga sprawa, ateizm jest dlatego, moim zdaniem, bardzo dobrą płaszczyzną do budowania się tych świeckich wartości, ponieważ ateizm zmusza nas do działania wobec innego, wobec świata, bez takiego odwołania do zewnętrznych czynników, prawda? Jeżeli mówimy o aksjosferze w ateizmie, to ta aksjosfera nie pochodzi z transcendencji, prawda? Bez Boga czy bez założenia, że istnieje coś takiego jak dobro samo w sobie, wieczne, niezmienne, taka idea platońska. My stajemy i musimy się skonfrontować z czymś, co bardzo dobrze ukazał nam Albert Camus. Albert Camus w Człowieku zbuntowanym opowiada o tym, jak w pewnym momencie przed nami mogą runąć dekoracje, które kultura nam bardzo pracowicie ustawia. To są dekoracje teologii, to są dekoracje metafizyki, to są to dekoracje budowane przez choćby różnych etyków, prawda, przez różne światopoglądy. Te wszystkie dekoracje, które są nam narzucane, one przede wszystkim usensowniają nam świat. Świat jest wtedy dla nas po coś. W tym sensownym świecie wtedy wartości w sposób istotowy funkcjonują, bardzo często zresztą znajdują swoje uzasadnienie właśnie w rzeczywistości pozaludzkiej, no choćby właśnie w metafizyce, w Bogu, w jakichś niezmiennych, wiecznych ideach. To przecież był bardzo długo światopogląd charakteryzujący myślenie europejskie. I teraz Albert Camus, te równą nam te dekoracje, czyli uchwycimy, że tak naprawdę rzeczywistość nie da się ująć w takich kategoriach, które będą nam od zewnątrz usensowniały i nadawały wartości, kiedy zobaczymy, że rzeczywistość bardzo często jest, można powiedzieć, naga, w tym sensie, że aludzka czy aksjologiczna, pozostaje nam jedno – bunt. Czym jest dla Alberta Camus bunt? On zaczyna przecież swojego człowieka zbuntowanego bardzo takim wyraźnym, mocnym słowem, że bunt to jest sprzeciw wobec nicości, wobec pustki w imię drugiego człowieka. Buntujemy się właśnie po to, żeby na chwilę nadać wartości, żeby zbudować tą aksjosferę, po to, żeby drugiemu człowiekowi się żyło dobrze. Ten bunt w pełnym znaczeniu Alberta Camus to jest bunt, który ma przede wszystkim wesprzeć drugiego człowieka, czy zbudować między nami relacje oparte na wzajemnej potrzebie choćby wsparcia czy pomocy. Czyli tutaj, gdy popatrzysz na Camus, on wyraźnie, prawda, przesuwa wartości w tą sferę, która jest ametafizyczna, czy w sferę bez Boga. Zresztą Albert Camus był takim myślicielem bardzo mocno ateistycznym. Ale, drodzy Państwo, kolejna sprawa, która moim zdaniem jest problematyczna, czy która jest trudna w dyskusjach o ateizmie. Druga sprawa, która jest bardzo problematyczna, to takie przywiązanie do instytucji, prawda? Czyli z jednej strony mówimy, że wiara jest potrzebna, żeby w ogóle istniała aksjosfera, z drugiej strony jesteśmy przywiązani do instytucji. Tutaj już nie mówię tylko o Kościele jako instytucji, ale bym potraktowała w ten sposób z Arnoldem Gejlenem, który mówi, że instytucje to są takie wzory kulturowe, które wytwarzają nasze paradygmaty myślenia. My jesteśmy w tym sensie takim instytucjonalnym przywiązani do religii, prawda? Czyli to jest ten fenomen, który z jednej strony, to mają Państwo z tyłu cytat z Bertranda Russella, on bardzo ciekawie się, jak dobrze wiemy, rozprawiał z religią, prawda? Dając ten argument niebiańskiego czajniczka, czyli pokazując, że w zasadzie wiara zakłada pewnego rodzaju absurd, prawda, czy sprzeczność. No dobrze, mogę wierzyć, prawda, że istnieje niebiański czajniczek, no ale co mi to daje? Więc tutaj mamy tą sytuację absurdalną, ale drodzy Państwo, ciekawszy wydaje mi się być może inny myśliciel Michel Onfray. Michel Onfray, pisząc swój traktat ateologiczny, zwrócił uwagę na pewien problem.
jak i relacji między właśnie tą instytucjonalną warstwą a intymną warstwą. Czyli bardzo często padają takie argumenty, znowuż broniące religii, mówiące o tym, że istnieje coś takiego jak kościół, instytucja, które mają wymiar społeczny i religia będzie jako system, jak idei przynależą do tego systemu społecznego, a z drugiej strony mamy wiarę jako taką prywatną, intymną sprawę człowieka. W związku z tym możemy krytykować instytucje, ale już wiary jako tej intymnej sfery człowieka nie należy krytykować, no bo to są prywatne przeżycia, prywatne doznania. Też bym z tym dyskutowała i też tutaj wbrew temu przekonaniu szukałabym wartości. O co chodzi? Onfre wskazuje wyraźnie, że tak naprawdę wiara nie jest naszą prywatną sprawą, prawda? Dlaczego? Bo my się tej wiary uczymy. My się tej wiary uczymy w procesie socjalizacji, przecież człowiek rodząc się w danym środowisku jest po prostu niesiony do jakiegoś miejsca kultu, bo każda religia będzie to robiła z dzieckiem. I będzie to dziecko, prawda, właśnie w tym procesie socjalizacji wdrażane w wiarę. Czyli to, co traktujemy jako nasze prywatne, tak naprawdę jest nabyte. Z innej strony znamy też argumentację Dawkinsa, który będzie mówił o tym, że wiara ma charakter takiego zaszczepienia, niemalże wirusowego zaszczepienia w umysły ludzkie, wierzeń, przekonań. Natomiast, drodzy Państwo, problem z tą naturalnością i taką prywatnością wiary wiąże się z jeszcze jedną rzeczą, socjalizacją. Dziecko, prawda, poddane socjalizacji religii we wczesnych latach będzie mogło, oczywiście nie mówię, że będzie musiało, ale będzie mogło traktować wiarę jako coś naturalnego, jako coś takiego bardzo prywatnego i osobistego. Prawda? I Dawkins i Onfre będą pokazywali, że nie jest to prawdą. No to jest to warunkowanie kulturowe, które bardzo mocno może wpływać na nasze myślenie. Czyli wracając do Rasla, prawda, ten niebiański czajniczek może być na pewnym momencie wdrukowany w nasze myślenie, ale to wdrukowanie religii do naszego światopoglądu, do naszej postawy życiowej może spowodować jeszcze jedną rzecz, prawda, że automatycznie my wchodzimy w pewne instytucje, automatycznie będziemy sięgać po pewne wartości, a inne wartości będziemy odrzucali. Jaki w tym tkwi problem? Przede wszystkim to jest problem pewnego zawężenia naszego myślenia. Przynależność do danej instytucji będzie powodowała, w przypadku religii to jest zwłaszcza bardzo silne, będzie powodowała to uwiedzenie pewnym systemem wartości. Gdy obrońcy wiary mówią o niej jako o aksjosferze, bardzo często powołują się na to, co jest moralne, prawda, w religii, co moralnego daje nam religia, więc mówi się o empatii, mówi się o miłosierdziu, no, kochaj bliźniego swego jako siebie samego, mówi się też o takich wartościach, jak, czy takich przykazaniach jak niezabijanie, jak zakaz kradzieży. Pytanie jest jednak, czy te wartości rzeczywiście i te zakazy płynące, zresztą skądinąd z różnych religii, bo wiele religii będzie tutaj nam te właśnie wskazania budowała, czy te wskazania są faktycznie oparte tylko i tylko na religii? Czy tylko religii zawdzięczamy tak cudowny światopogląd? Drodzy Państwo, przede wszystkim, nim odpowiemy na to pytanie, chciałam zauważyć, że, prawda, chociaż znajdziemy w różnych religiach te same wskazania, to równocześnie, prawda, to zamknięcie w jednej autorytarnej aksjosferze, płynącej już z samych założeń teologicznych, może powodować, prawda, że napięcia będą eskalować, a mówimy o współczesnym świecie, prawda, świecie, który jest coraz bardziej zglobalizowany, świecie, w którym coraz bardziej wielokulturowość będzie elementem z jednej strony naszego życia, ale z drugiej strony będzie elementem takim podstawowym.
wobec którego musimy budować naszą świadomość. Ale drodzy Państwo, no pytanie, czy wartości i wskazania, o których wcześniej powiedziałam, są fundowane na religii? Otóż nie. Jeżeli popatrzymy właśnie na samą biologię, czy fakty antropologiczne, to trzeba od razu wskazać na jedno. No człowiek jako homo sapiens sapiens jest gatunkiem stabilnym. Kooperacja jest jedną z takich cech gatunkowych człowieka. Tak naprawdę bez kooperacji, bez życia w grupie byśmy nie byli w stanie przetrwać. Ja wiem, oczywiście tak, mamy piękne mity kulturowe, takie wzorce jak na przykład bycie outsiderem, nie wiem, artystą, marzycielem, buntownikiem. Natomiast cały czas bym podkreślała, że to są jednak wzorce nie tyle izolujące jednostkę, co bardzo mocno jednak wpisującą ją w kontekst kulturowy, ten mit outsidera jest stworzony w tym momencie, w którym człowiek może przeżyć samotnie. Oczywiście mówię w cudzysłowie przeżyć samotnie, bo i tak outsider związany jest ze społeczeństwem, wobec którego się izoluje. Zresztą pamiętajmy, że wiele społeczeństw stworzyło taką funkcję outsidera. Weźmy świętych eremitów, pustelników, którzy żyli na uboczu. Oni żyli cały czas jednak w pewnej relacji ze społeczeństwem i cały czas byli związani z kulturowymi paradygmatami. Jak zauważyło wielu biologów, ale zresztą nie tylko, antropologów czy socjologów, wykluczenie może być jedną z najboleśniejszych kar społecznych, prawda? Ralph Linton, na przykład klasy, prawda, socjologii, wskazuje na takie wykluczenie, które powoduje, że człowiek może nawet tracić swoją tożsamość, prawda? Może degradować się całkowicie swoją egzystencję. Czyli skoro jesteśmy istotą stadną, prawda? Jeżeli kooperacja jest czymś dla nas koniecznym, by przetrwać, w związku z tym mechanizmy kooperacji, budowania relacji stają się czymś naturalnym. One muszą jakoś być wypracowane. No i w związku z tym zaczną się budować pewne relacje. Relacje, które będą miały potem dla nas charakter wartościowania, prawda? To nie kradnij, nie zabijaj. Jest przykazaniem o wiele starszym niż religię, bo ono ma taki charakter cementujący społeczeństwo. Poza tym, jak sięgniemy po wcześniejsze teksty klasyków, no weźmy na przykład Davida Hume'a i jego etykę, Hume wyraźnie wskazywał na to, że człowiek jest taką istotą serdeczną. Ja mam u niego taką kategorię przyjacielskości i on ją tłumaczy w bardzo naturalistyczny sposób. Czyli wskazuje na wychowanie dziecka, wskazuje na tą relację, która się rodzi taką społeczną między dzieckiem a ludźmi, którzy go wychowują. I oczywiście, o ile tylko nie, to dziecko nie uczestniczy w życiu jakiegoś patologicznego środowiska, to uczy się tego, co jest przyjemne i co jest przykre, a co za tym, co jest dobre, co jest złe. Prawda? W związku z tym potem to otwarcie, czy taka naturalna potrzeba robienia rzeczy, które nazwiemy dobrym, dla Davida Hume'a daje się bardzo łatwo wytłumaczyć. Więc bazując na samym takiej patrzeniu biologicznym czy antropologicznym, można od razu znaleźć cały szereg, prawda, takich postaw, które warunkują aksjosferę. Inaczej mówiąc, wartości niekoniecznie spadły nam z nieba, tylko raczej wypłynęły z naszych potrzeb, wypłynęły też z naszej natury. Drodzy Państwo, przyglądając się temu, co daje nam ateizm, prawda, w tym sekularyzowanym świecie, przyglądając się różnym też tezom właśnie nowych ateistów, tutaj choćby tej czwórki Dawkins, Hitchens, Dennett i Sam Harris, powiedziałabym, że można wyróżnić takie przestrzenie wartości, jak wartości oparte na wolności, odpowiedzialności. I teraz pytanie, co to są za wartości oparte na wolności, odpowiedzialności. Ateizm uczy nas,
I to widać już choćby od koncepcji przewartościowania wartości u Friedricha Nietzschego. Ateizm uczy nas, czym jest wolność. Bo oczywiście znamy tę dyskusję bardzo piękną w filozofii, wolność od, wolność do, mówienie o wolności naszej świadomości, mówienie o wolności, która wypływa choćby z naszego rozumu czy rozumienia rzeczywistości. Natomiast ateizm na te wszystkie, prawda, dyskursy nakłada jedno, prawda? Że wolność, jakbyśmy ją nie rozumieli, czy jako wolność od, prawda, która może mieć charakter pewnej samowolności, czy będziemy rozumieć jako wolność do przestrzegania choćby prawa, do realizowania wartości, wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Bez odpowiedzialności wolność stanie się jakąś samowolą. I teraz wolność jako odpowiedzialność to jest ta najbardziej gorzka kropla gorycz, którą trzeba przełknąć, jak to pisał Nietzsche, żeby stać się rzeczywiście wolnym. O co chodzi? Wolność jako odpowiedzialność to jest taka brutalna samoświadomość, że to, co robię, staje się teraz moim udziałem w świecie, buduje moją egzystencję. Czyli na nikogo i na nic nie mogę zrzucić tej odpowiedzialności. Moje decyzje są absolutnie oparte na mojej podmiotowości, na moich aktach podejmowania działania. Więc źródłowo, podejmując jakąś decyzję wolną, ja automatycznie za nią biorę odpowiedzialność i tego nie da się uchylić, tego nie da się odroczyć. W tym też sensie wolność jako odpowiedzialność automatycznie uczy nas działania, które będzie działaniem celowym, prawda? Czyli takim działaniem, które będzie przewidywało, czy będzie od razu z założeniem też braniem odpowiedzialności na to, na co się wydarzy. W światopoglądach i filozofii ateistycznej to jest szczególnie ważne, prawda? Bo już odpowiedzialność nie spoczywa na przykład na decyzjach boskich, nie zależy też wolność od wyroków boskich, tylko człowiek jakby pozostaje sam. I tutaj gdzieś to dramatyczne pytanie choćby Dostojewskiego, co jak Boga nie ma, można powiedzieć, no właśnie następuje wolność, prawda? I dźwiganie ciężaru tej wolności. Natomiast wracając do tego takiego naturalistycznego punktu widzenia, ja bym powiedziała, że my tak naprawdę potrafimy dźwigać tę odpowiedzialność, przy czym, ponieważ jest ona dla nas trudnym zadaniem, to wolimy czasami uciec do kościoła, prawda? Wolimy czasami zresetować sumienie, bo wtedy się lepiej śpi, prawda? Odpuszczony nie ma. Drugą taką ważną przestrzenią wartości jest wartość innego jako wartość samego w sobie. Wydaje mi się, że tutaj mamy też klucz do jakby próby rozwiązania współczesnych problemów. Już mówiliśmy na poprzedniej sesji o tym, prawda? Czyli o problemach związanych choćby ze zderzeniem z innymi kulturami, prawda? Co zrobić z człowiekiem, który się inaczej ubiera, inaczej się zachowuje, prawda? Czy też inaczej wierzy. Właśnie z perspektywy wiary zawsze może nastąpić antagonizm, prawda? Zawsze jedna święta księga będzie przeciwko innej świętej księdze. Jedne wartości, które mówią jest Bóg, mogą się przeciwstawić stwierdzeniu, że jest Allah, prawda? Więc w ten sposób możemy cały czas być w pewnym antagonistycznym ujęciu. Natomiast ateizm może nam pozwolić to przekroczyć, prawda? To przekroczenie niekoniecznie musi wiązać się z krytyką samych religii czy z dyskusją, ale to jest raczej takie popatrzenie na człowieka jako na wartość samą w sobie. I wtedy, czy ta dziewczyna będzie na plaży w burkini, prawda, jak to już pojawiło jako przykład, czy to będzie dziewczyna, która będzie zupełnie inaczej ubrana, nie w stylu zachodnim, prawda, to nie będzie ważne. Nie będzie ważne, co człowiek ma na sobie, tylko raczej kim on jest i na ile my potrafimy do niego dotrzeć, prawda, zrozumieć. To znowuż tak jak z tą wolnością, odpowiedzialnością jest szalenie wymagające. I tak wiem, mówię o pewnych idealizacjach, prawda, bo tutaj jest założenie, że w ogóle my chcemy dokonać takiego wysiłku, takiej refleksji.
Natomiast odkrycie wartości samej w sobie drugiego człowieka wiąże się też z taką naszą wewnętrzną postawą otwarcia. My musimy ją sobie przede wszystkim wypracować. Łatwiej jest pozostawać w zamknięciu jakichś swoich religijnych, czy etnicznych, czy moralnych przekonań. Natomiast no, próba zadania sobie pytania, dlaczego ten człowiek tak się zachowuje, kim on jest, w takich kategoriach egzystencjalnych, to już jest to wypracowanie innej wrażliwości. To się da zrobić, prawda? No, wystarczy dzieci inaczej socjalizować. Trzecia rzecz, wartość jako relacja społeczna. Tutaj przypominam się, wprawdzie moi kochani racjonaliści strasznie krytykowali postmodernistów. Ja jednak sięgnę do jednego postmodernisty. Tylko powiem, nie francuskiego, a amerykańskiego. Tutaj bym rozróżniła te postmodernizmy. Sięgnę do Richarda Rorty'ego. Richard Rorty w swoim postmodernistycznym, mieszczańskim liberalizmie pokazuje, że relacja jest najważniejsza. Tylko ta relacja bardzo często opiera się na takim codziennym doświadczeniu, na takim zwykłym życiu, czyli Rorty z jednej strony mówi, ja nie potrzebuję całego systemu wartości, teologii, żeby po prostu pomóc drugiemu człowiekowi. Jak widzę, prawda, że coś się dzieje z drugim człowiekiem, to ja chcę mu pomóc. To niewiele w zasadzie od nas wymaga, żeby podać rękę komuś, kto upadł, albo wyciągnąć rękę do starszej pani, która walczy ze schodami w tramwaju. I dla Rorty'ego to jest taki zwyczajny odruch. A z drugiej strony Rorty mówi, że codzienność uczy nas relacji z drugim człowiekiem. Bo wydarzające się problemy, wydarzające się zdarzenia mogą uczyć nas przekraczania takich właśnie problemów czy postaw. I tutaj myślę o wydarzeniach takich tragicznych, które w Europie miały miejsce. No myślę choćby, prawda, ataki we Francji. Można zobaczyć, jak po stronie choćby migrantów czy muzułmanów, prawda, mieszkających w Europie, rodziła się solidarność z ofiarami, prawda, którzy wyraźnie przeciwstawiali się i chcieli mieć wsparcie rodzinom ofiar czy samym ofiarom. Wydaje mi się, że tutaj, prawda, widać, jak w pewnym momencie relacja może być ważniejsza niż na przykład nasze uwarunkowania kulturowe. To też oczywiście wymaga cały czas pewnego przećwiczenia samoświadomości. Stąd, drodzy Państwo, czwarta wartość samoświadomości. Wydaje mi się, że dopóki nie docenimy samoświadomości jako takiej autorefleksji, w której potrafimy dystansować się do siebie, patrzeć na siebie jako na nie tylko podmiotować, ale taki przedmiot, który możemy przebadać, dopóki nie nauczymy się też widzieć w sobie nie tylko tego, co piękne, ale tego, co złe, bo każdy z nas, obawiam się, jest taki trochę dobry, trochę zły, więc dopóki nie zrobimy takiego dystansu wobec siebie, nie zestawimy siebie z piedestału, to pozostałe wartości nie zostaną zrealizowane. Ostatnie, hedonizm, na to niestety nie mam zbyt wiele czasu. Tutaj pozostaje tylko odwołanie do choćby znowu Michela Aubre. Ale, drodzy Państwo, można to wytłumaczyć w jeszcze inny sposób, przywołując sama Harrisa. Sam Harris w wielu swoich tekstach czy wypowiedziach, krytykując religię, mówi, religia wprowadza pewnego rodzaju obłęd. Jaki? Obłęd dotyczący cielesności, prawda? Jak mamy być ubrani, jaki może być partnerów seksualnych, jak nasza sfera seksualna w ogóle powinna wyglądać. To jest cały czas takie limitowanie ludzkiej cielesności, kontrolowanie i zresztą to jest całkiem dobra technika, prawda? Bo przez wejście nawet w te intymne sprawy człowieka można bardzo dobrze nim potem kierować. No więc w tym względzie powiedziałabym, że kościoły nie są zrobią. Natomiast, prawda, przyglądając się właśnie temu podejściu do cielesności, do tego takiego paraliżowania i ubierania cielesność w pewne konkretne zachowania kategorii, pojawia się wtedy sama Harrisa jakiś taki obłęd, który w ogóle nie ma sensu, prawda? Czyli sam Harris mówi, czasami w ogóle, prawda, religijne poglądy każą nam mówić o czymś, co powinno być jak najbardziej sferą prywatną, prawda? No weźmy na przykład uprzedzenia wobec homoseksualistów.
skąd one pochodzą, dlaczego one pochodzą, a dobrze wiem, prawda, że religia czy chrześcijańska, czy muzułmanie, tak samo islam, będą potępiać homoseksualistów. Ale prawda, mówiąc o tym problemie, można zobaczyć, że tutaj gdzieś znowu tego człowieka sprowadzono do jednej, prawda, funkcji jego życia seksualnego, a nie widzi się tego człowieka samego w sobie. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że Ophrae, gdy mówi o hedonizmie, on też pokazuje, że dobrze jest odszukać w sobie takiego zakorzenienia w życiu, prawda? Ten hedonizm niekoniecznie musi wiązać się z samowolnością czy z wolą życia. To raczej chodzi o taki hedonizm choćby grecki, prawda, który będzie szedł w kierunku raczej eudaimonii, prawda, czyli szczęścia, które jest wieloaspektowe, szczęścia, które też będzie wiązało się z aspektem poznawczym. Natomiast być może, prawda, to uwolnienie od różnego rodzaju zakazów i nakazów, budowania takiej przestrzeni również doloryzmu, uwalnia samego człowieka, prawda? Tutaj sam charyzm w zasadzie zamiast dbać o to, co robią inni ze swoim życiem, może czasami podbajmy o swoje życie i zmieni się nasza perspektywa. Stąd, prawda, hedonizm bym traktowała jako takie zakorzenienie się w sobie, w świecie, które zmienić może naszą płaszczyznę, perspektywę myślenia. Ale, drodzy Państwo, właśnie sam Harris w swojej książce The Moral Landscape będzie bardzo silny kładł nacisk na naturalizm, prawda? Sam Harris jest również neurobiologiem. Stąd u niego bardzo ważna jest analiza człowieka jako właśnie istoty biologicznej. I u niego pojawia się to spostrzeżenie, że etyka ma charakter pierwszy przed religią. W zasadzie religie sięgają po wartości, które zostały wypracowane w sposób naturalny przez człowieka jako istotę, która z przyczyn biologicznych, prawda, musi nauczyć się ze sobą kooperować. To tak na marginesie, bardzo szybko, bo wiem, czas mi się w zasadzie już skończył. Polecam Państwu, czy chciałam się odwołać do Francisa de Wala. Z jakiej przyczyny? Wprawdzie z jego książką Bonobo i ateista bym dyskutowała, bo on tam moim zdaniem jest czasami już trochę nielogiczny, bo pokazuje właśnie, jak biologia funduje nasze wartości, potem z kolei pokazuje, jak wartości wymagają jednak religijnego dyskursu. Natomiast to, co jest najważniejsze, pokazując świat zwierząt, wskazuje to, o czym mówił nam sam Harris, prawda? Co może stać się taką podbudową do etyki ateistycznej. Czyli wskazuje po prostu na to, że w zasadzie już zwierzęta nie czekały ani na człowieka, ani na wartości, żeby nauczyć się działać. Ale, drodzy Państwo, jakie mogą być tego konkluzje? Ja bym powiedziała, że w tym globalnym świecie dobrze jest pamiętać o jeszcze jednej greckiej koncepcji, kosmopolityzmie, prawda? Pierwsi kosmopolici, zresztą jakimi byli sofiści, doczekali się bardzo dużej krytyki. Grecy niechętnie patrzyli na sofistów jako na kosmopolitów, zarzucając im brak lojalności względem grupy społecznej, w której żyją. Natomiast, jak pokazuje Kwame Antony Appiah, kosmopolityzm może być taką etyką współczesności. Dlaczego? Bo kosmopolityzm uczy nas postawy, która szuka przede wszystkim wartości, które będą przekraczały poza takie jednostkowe i partykularne interesy danej wspólnoty. Uczy nas też korzystania z wielu wzorców kulturowych, a przez to też budowania pewnych relacji pomiędzy poszczególnymi kulturami. Natomiast ostatnie słowo oddałabym mojemu filozoficznemu i etnologicznemu mistrzowi Cliffordowi Gertzowi, który zauważył, że korzystanie z wielu kultur i z wielu tradycji
może nas bardzo mocno wzbogacać, to jest takie właśnie bardzo kosmopolityczne, ale z drugiej strony staje się też zmultiplikowaną odpowiedzialnością, bo wtedy już nie odpowiadamy tylko za tak zwaną swoją tradycję, ale odpowiadamy tak naprawdę za te tradycje, w których zaczynamy uczestniczyć. I nie jest ważny poziom, prawda, tego uczestniczenia. Czasami bardzo powierzchownie przyjmujemy pewne wzorce. Ale trzeba pamiętać, że z jednej strony też mogą nas wzbogacać, a z drugiej strony za każdym razem otwierają drzwi do innej kultury. I tym samym uwrażliwiać nas powinny na właśnie te inne kultury, nawet w takim sensie odpowiedzialne. Także odpowiedzialne, drodzy Państwo. Dziękuję.